Pani Bogno, jest Pani piękną kobietą, inspiracją dla wielu pań. Proszę zdradzić czytelniczkom portalu zatokapiękna.pl, jak na co dzień dba Pani o swoją urodę? Muszę się przyznać i myślę, że to będzie takie najbardziej naturalne i czytelniczki to dobrze zrozumieją. To dbanie o siebie tak naprawdę przychodzi z wiekiem i z czasem. Uczymy się tego. Gdy mamy lat 18, 20, 30, 35 nawet, myślimy, że ta młodość będzie trwała wiecznie. W związku z tym mniej systematycznie o to dbamy i tak po macoszemu od czasu do czasu jakiś kremik nałożymy, gdy już ta twarz jest zupełnie sucha, ciało również. Ale gdy się kończy 35, 40 i tak jak ja, 50, okazuje się, że ta systematyczność i właściwy dobór kosmetyków jest najistotniejszy. Czasami się nie chce, bo jesteśmy zmęczone, przepracowane, ale trzeba się zmobilizować, wstać o te 15 minut wcześniej. Teraz, od kiedy już od półtora miesiąca próbuję kosmetyków Obagi, musiałam się nauczyć zupełnie innej systematyczności, innej kolejności, bo dostałam tych produktów dużo, które rzeczywiście bardzo istotną rzeczą jest to, aby używać tych kosmetyków właśnie w odpowiedniej kolejności. Skóra oczyszczona mydłem i wodą będzie jeszcze bardziej przesuszona, w związku z tym jest kilka produktów, które jeden po drugim, zajmuje to chwilkę, oczywiście teraz już po jakimś czasie, ale na początku mówię, Boże, jak ja to zrobię, jak już wróci szkoła, praca, bo tak naprawdę no, jestem normalnie funkcjonującą, pracującą kobietą, mam dziecko, mam firmę i na co dzień naprawdę staję o godzinie 6, jak kładę się o 23 i tego czasu ciągle brakuje. I jeszcze wygenerować ten czas właśnie na tą moją pielęgnację, wydaje mi się, to tak wydawało mi się, że w pewnym momencie zapomniałam o sobie. My się wszystkie mamy tendencję zatracania w naszym domu obowiązkach, chcemy być takie perfekcyjne, a to się nie da. I wydaje mi się, że w pewnym momencie trzeba rzeczywiście powiedzieć sobie, że muszę troszeczkę znaleźć tego czasu dla siebie, a tymczasem właśnie jest moja przyjemność z Obagi, moja przygoda, ale mówię, nie zapominajcie panie również, w którym jesteście w domu, kupować to, iść do jakiegoś specjalisty chociaż raz na kilka lat, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy raz na minimum 5 lat zbadały swoją skórę, bo ona się bardzo zmienia w związku z hormonami, z wieloma czynnikami, sposobem życia, jedzeniem, stresem i tak dalej. I okazuje się, że kosmetyk, który miałam wybrany na przykład, nie wiem, 10 lat temu, do którego się ogromnie przyzwyczaiłam, bo też mamy tendencję do tych przyzwyczajeń, już nie jest właściwy, nie jest wystarczający, nie zawiera tych składników, które powinnam otrzymać, więc nawet jeżeli jest to związane z jakimiś kosztami, to chociaż udać się od czasu do czasu i wtedy dobrać te właściwe. Przede wszystkim nawilżanie, picie, ale też nakładanie wszystkich produktów we właściwy sposób i poświęcenie kilku minut na wklepanie odpowiednie czy wmasowanie. A to jak się będziemy wyglądały wpłynie na to, jak będziemy się czuły, jak będziemy żyły, ile będziemy miały energii. A rodzina, jak zobaczy, że jesteśmy szczęśliwe, będzie tym bardziej szczęśliwa, bo nam się tylko tak wydaje, że możemy o sobie zapomnieć. Nie, nasze dzieci i mąż, jak zobaczą taką mamę uśmiechniętą od ucha do ucha, to z pewnością będą nawet zachęcać do utrzymania tego czasu i jeszcze zwiększenia go. Proszę jeszcze powiedzieć, skąd poza tą dbałością o siebie, pielęgnacją, czerpie Pani energię do tego, żeby codziennie działać na wysokich obrotach? Nauczyłam się samo nakręcać, mówiąc bardzo potocznie, ale każdy mnie dobrze zrozumie. Tak jak każda z nas, czy każdy z nas, moje życie również bywa fajne, ale generalnie to jest codzienna walka z przeciwnościami, czy w pracy, czy w domu i tak dalej. I oczywiście różnego rodzaju przykrości, które się wydarzają, a wpływają na nas niesamowicie. Więc żeby staram się tłumaczyć sobie, bo to też jest taka wewnętrzna rozmowa ze sobą. Okej, pada, jestem zmęczona, spałam 3 godziny, już nie mogę po prostu, a muszę wstać, zrobić obiad, przygotować, zrobić zakupy, mam 4 projekty. Znamy to? Znamy to. Ale rano jak wstaję, każdego dnia mówię, okej, ruszam rączkami, ruszam nóżkami, jestem zadowolona, pada, trudno. To jest takie wyszukiwanie w swoim życiu tych pozytywnych rzeczy. Mam przyjaciół, mam rodzinę, mam pracę, a jak jej nie mam, to dam sobie radę. A jak brakuje pieniędzy, to pójdę i zarobię jeszcze gdzieś. Więc te czynniki mają wpływ na to, jak potem tę energię mamy. Ja rzeczywiście potrafię się dobrze już nakręcić, bo się dobrze nauczyłam. Staram się tę energię przekazywać innym. I widzę, że to działa i ci ludzie później, jak sobie siedzimy z dziewczynami, z których połowa jest na przykład mniej entuzjastycznie nastawiona do życia,
to po takich spotkaniu każda mówi, Boże, jak dobrze, że mam te moje koleżanki, bo po prostu potrafimy się tak nakręcić również, że okazuje się, że te problemy, które były tak ogromne, bo je wyolbrzymiłyśmy, stają się znacznie mniejsze. Czyli wsparcie innych kobiet ma znaczenie. Absolutnie. Zawsze byłam kobietą kobiet, mam serdeczne, ukochane przyjaciółki, koleżanki. Traktuję je tak, jak ja bym chciała być traktowana, w związku z tym ta więź jest coraz głębsza, bardzo możemy na sobie polegać, co jest bardzo istotne. Ja wierzę w przyjaźń, zdarzają się różne przypadki, ale nie wolno jak gdyby generalizować i mówić, że tak będzie zawsze. Te przyjaźnie są potrzebne poza domem, poza pracą. To jest taka odskocznia, jak mówimy i często narzekamy, że nasi mężczyźni lubią się spotykać w męskim gronie i mają ustalone swoje dni, a my ich nie mamy. Trzeba je wprowadzić. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne.